Cześć, witajcie, czołem Wielkiej Polsce, ja jestem Faust i cóż, powracamy do gry, no faktycznie wyglądamy brzydko, ale jest w tym plan, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że już Złota Orda, Circassia, reszta Krymu i Moskwy jest wchłonięta, czyż to nie jest piękna już granica? No właśnie, staram się grać jak najbardziej dynamicznie, jak najszybciej, albowiem już mamy 1615 rok, to już jest dosyć późny okres, że tak powiem, w grze, więc no warto by było trochę przyspieszyć. Ale i tak jest nieźle, myślę. Moskwa prawie już wykończona. Mamy jakiś tam drobny buncik. Zobaczymy, czy uda się bez morali zniszczyć. Myślę, że tak, bo to jest... O, nie da się. No dobra, no to skoczymy tam drugą armią. Trudno. Będą mieli 10 lat separatyzmu. Wow. Ojej. Wielkie Michalo. No, wy już tutaj wracajcie. Wy skończcie oblężenie i do domu. Znaczy do domu, nie wiem. Tych trzymam tutaj. Dobrze sobie radzą. Szybkost zmniejszony. Straciliśmy Western Armstray, to nie. Oj, możemy dać sobie Western Focus, bo nam się skończył w Pradze separatyzm. No to co? Przechodzimy na zachodnią kulturę. W tym momencie technologia kosztuje 684. Bam. A teraz 564, więc trochę się poprawiło. Za 3 lata będziemy mogli ją już wziąć. No. I jest dobrze. Jak wygląda nasza rywalizacja? Ottomani, na których mamy embargo, i Francja, na które mamy embargo. Możemy zinsultować Ottomanów, bo czemu by nie? Okej, okay, konwertujmy dalej. Co się da, kogo się da, wszystkich. Bez wyjątku. Robimy kupę forsy po prostu. Totalnie, totalnie masakrycznie duże pieniądze. Złota Orda w Bachmucie nam się chce zbuntować. Czy mogę im tam zwiększyć... Nie mogę. Przerzucę tam w takim razie jeden oddział. No i zwiększmy tą, ten maintenance. No już niech stracę. Okej. Okay. Kończą nam się kory ostatnie. Bo mają tam zwiększony revolt risk, bo oczywiście mam tam misjonarza. No dobra. Okej. Okay. Bender i Mołdawia i Besarabia mają już naszą kulturę, więc Rumunów wykorzyliśmy stąd. Praktycznie większość naszego kraju jest już polska. Konwertujemy resztę. Jeśli chodzi o religious unity, no trochę nam reformacja pobruździła. Mamy sporo protestantów, ale spokojnie. To nie ma żadnego problemu. Kontrreformacji też nie ma co brać, nie ma takiej potrzeby. Jest ok, naprawdę jest bardzo znośnie. Zarabiamy cały czas gruby w hajs. Tutaj musimy pozwolić im wybuchnąć, bo inaczej nie wybuchną. Albo wejdźmy na Woroznech. O, Circassia, jaka agresywna, atakuje wszystkich wokół. Chyba ze Złotą Ordą jej się nie udało w końcu. Okej, okay, o, w Saratowie się jednak zbuntowali, no dobra. Weźmy gościa trade'u, bo czemu nie? Wszędzie mamy max praktycznie. Dobra, jakieś bonusy mogę wziąć, tylko Diplomatic Reputation i Prestige, to na razie nie potrzebuję. Ten chce się żenić, też nie potrzebuję. Mogę zacząć konwersję, mogę zmniejszyć maintenance. No i ostatnie kory się zrobiły. Teraz czekamy na technologię, bo ona nam naprawdę dużo da. Właściwie zboostujmy sobie spisz. 6 dukatów, fajnie. W sumie ze złota zarabiamy 11 dukatów. Czyli naprawdę rozsądne pieniądze. Przez to dostajemy 0,04 inflacji, ale dzięki temu, że konwertujemy tak dużo prowincji, to dostajemy bonusy od papieża. Moglibyśmy sobie wziąć stability, ale myślę, że zachowam na razie te punkty papieża na później.
Dobra. Zbudujmy manufaktury, bo one zawsze się zwracają. Tylko najpierw te najdroższe, 40 są ok, ale może na przykład jakieś 50. No nie widzę 50, czyli trzeba będzie polecieć z 40. W Raciborzu na początek. No i w Nowogrodzie chyba. Dobra. Samara jest już nasza. Rewal niestety się przekonwertował, szkoda. Dobra. Jakieś claimy na wysokodevelopmentowe. Wysokodevelopmentowe prowincje Moskwy. Wladimir Tver Suzdal. Wladimir. Okej. Austria wzywa mnie do jakiejś głupiej wojny. Dobra, mogę dołączyć, ale walczył nie będę. Włączę forty jedynie. A tak, wszystko przerzucę. Jeśli chodzi o Relative Strength of Alliances, no to mamy bardzo na naszą korzyść, ale tylko dlatego, że my jesteśmy i mamy ogromną armię. Mógłbym właściwie dorobić jeszcze wojska, ale jakoś nie chcę. Dobra, może zróbmy sobie równe 30. Dorzucimy jeden artylerii i dwa piechoty, tak myślę. Oddziałów mamy 6. Czyli jeden artylerii i dwa piechoty. Okej. I wszędzie przy oddziale takie uzupełnienia mają powstać. Jeszcze gdzieś? Chyba już wszędzie. Wydaje mi się, że tak. Tutaj jeszcze. Pyk. Dobra. 10-5. 10 podzielić na 2 to jest 5. Brakuje mi jeszcze. Jeszcze jedna armia nie ma chyba. Ta ma. Ta nie ma. Pyk. O. Idealnie. Jeśli chodzi o autonomię, to regiony, które dawniej już podbiliśmy, są naprawdę na dobrym poziomie. Zobaczcie, bardzo niska autonomia. No, jeśli chodzi o nowe nabytki, no to jest trochę gorzej. Tver. Pamiętam, że też trzeba. Tak więc jest to ok. Mitawę możemy przekonwertować z powrotem na katolicyzm. Okej, okay, mamy już nasze 30. 13, 7, 10 to są dosyć, myślę, OP jednostki w tym momencie. Mamy dużo, dużo wolnego force limitu. Dobra, 13, 7, 10. W takim razie zróbmy sobie 13, 7, 10. Taki template, jeszcze jeden. Na przykład do walki z kim? Mamy jedną armię Polska. Nie mamy armii Mołdawia. Czyli tam armia się na pewno przyda. No to za chwilę zrobimy może jeszcze jedną. Utrzymanie tego wszystkiego kosztuje nas 58, no to myślę, że jeszcze z 10 dukatów dodatkowo nadłożymy na utrzymanie armii. Jakby co zawsze będzie można rejsnąć war taxy. Co naprawdę dużo daje. Okej, okay, mamy technologię, moi drodzy. No i teraz konwersje jeszcze. Teraz skorowanie będzie jeszcze łatwiejsze, więc luzik. Dobra, co możemy wziąć? Stability, proclaim holy war. No, manpower recovery speed jest ok bardzo. No to jak? Przerzućmy trochę wojska. Jedna armia zaatakuje Danię i Pomorze, tak? Z kim masz sojusz? Z Danią? Z Pomorzem. Dania ma z kim sojusz? Anhalt i Pomorze. Czyli tak w sumie mogłem oznaczyć Danię jako co-belligerenta i zabrać jej na przykład Królewiec. Co mógłbym jeszcze jej zabrać? Gotlandię.
Dobra, to jest naprawdę niezły pomysł, tylko nie wiem jak ja to oblężę. Mają tam fort? Mają na Gotlandii. Na Bornholmie nie mają. No i tutaj mają jakieś forciki. Ile ja mam naval force limitu? 42. Myślę, że jakbym zrobił 20 ciężkich, ujeny 1000 dukatów. I mnóstwo czasu. Dobra, to na razie Danię oleję. Nie będę się z nią tam męczył. Teraz tak, potrzebuję człowieka, trzeciopoziomowy oczywiście, no jak najbardziej. Okej, okay, maintenance na maksa. I teraz tak. No ty na szybkości uwiniesz się z tym. Ty na szybkości, gdzie jest stolica? Tutaj w Suzdalu. Zajdź od tej strony, ty od Penzy. Ty tutaj, ty od Moskwy. A ty stój tam, no i dobra. Ta jedna armia też może się ruszyć gdzieś tam na górę. Właściwie ta armia się zajmie pomorzem. Będzie dobrze. Hire him as advisor. 377 dukatów. I drugopoziomowy tańszy o połowę. No dobra, zawsze dobre 100 punktów za hajs. Więc czemu nie? No i mógłbym mieć bardzo taniego człowieka. Drugopoziomowego, ale ja nie chcę. Wolę mieć trzeciopoziomowego. To są zawsze punkty dodatkowe, wiadomo. Dobra, Moskwa dostanie lokal unrest i takie tam, to się raczej nie przyjmuje. No i dobra, i ty będziesz szedł od razu na stolicę, a ty ewentualnie na jakąś walkę. Moskwo, szykuj się, wchodzę na sucho. Show superiority, tak jest, mogę wezwać Austrię, no ona ściśnie tam Holandię i pomoże ewentualnie, dobra. Ewentualnie Danię też zaznaczę i będę mógł tam coś im zabrać na górze. No, to jest też jakieś rozwiązanie. Okej. No to co? Wypowiadam. Teraz tak, ty idź na fort. Ty idź na fort, ty idź na fort, ty idź na... O, nie mogę na ten fort, dobra, to ty idź tutaj. Ty idź na pomorski fort. Ty idź na duński fort. No i jest okej. Oblężenia są. O Boże, jaka miazga po prostu. Coś strasznego. Straciłem 3000, kiedy on stracił 10. Praktycznie no... Galik zdobyty w 2 sekundy. Zaraz zobaczymy, jak poradzi sobie Niżny Nowogród. Jedyne, co mi przeszkadza, to ta Dania, która mnie trochę blokuje. No ale spokojnie. Nie jest to żaden większy problem. Okej, okay, Newa upadła. To co, nie wiem. Podzielę się tak. Jakoś dziwnie. I pooblegam pojedynczo te prowincyjki. Kasimo wpadł już. To nie wiem. Na pół. No to raczej będzie Blitzkrieg. Nie przewiduję tutaj zbyt długiej walki. Okej, okay. Szczecin padł. Też szybko poszło. No to teraz może Kołobrzeg. Tutaj Austria ma saksońskie prowincje i tam coś się dzieje. 40-tysięczna armia atakuje. Czy zdąży na pomoc? Czy zdążę na pomoc? Zdążyłem, ale myślę, że długo to nie potrwa, jeśli rolują dziewiątki. Dodatkowo doszły jeszcze armie. No, coś z tego wyjdzie, raczej wątpię. Dobra, ty idź tutaj. Ty tutaj, ty tutaj. Ty tutaj, ty tutaj, a ty tutaj. A wy, moi drodzy, się wycofajcie. Gdzieś niżej. Za szybko poszedłem, po prostu zapomniałem, że Dania też ma swoje armie. Właściwie zaraz poślę jedną moją armię na ich armię, żeby zniszczyć armię, którą mają. Możemy nająć kolejnego dowódcę. 2-4-3-1 Mariusz. Reinkarnacja. Mariusz Junior wraca ponownie na ring. Tym razem w gali MMA. Dobra, wy jesteście
Wy jesteście tacy. To ty idź tu i tu. A ty tu i tu. Jak tylko skończycie, to zniszczycie te moskiewskie. Moskwa padła i to bardzo szybko. Dobra, w takim razie zostawmy to. Newa również została odbita. O, możemy zwiększyć centralizację. Dobra, Włęczycy zaraz stłumimy rebelię. Po prostu zrobimy tak. Szybki nawrót. Tutaj niech się regeneruje armia. Okej, stack wipe. Odbijmy Moskwę. Recruitment time zmniejszony. Fajnie. O, nie. Tutaj chyba będzie porażka. Tak, jest niestety. Gdzie się wycofujecie, moi drodzy? Bardzo daleko. Oh, shit. Dobra, ja będę dowodził. 3-3-3-2. Okej, może będzie nieźle. Nie, raczej to nie ma sensu. Wycofajmy się gdzieś. Goddammit, bardzo głupio. Bardzo niemądrze. Zbierzmy armię. Dobra, ty wracaj na Kołobrzeg. Puśćmy to swoim torem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Próbujemy odbijać Newę. Właściwie ta mini armijka niech przejdzie tu i oblęży Tule, bo tam się rekrutują najemnicy. Coś mogę wziąć? Stability ewentualnie? A wezmę, czemu nie? Tracimy trochę pieniędzy. No, ale będziemy potrzebowali militarną technologię, bo będzie teraz dosyć ważna. Dobra, wycofajmy się gdzieś armią. Tutaj już też jest gotowa. Stańmy na przykład w tym miejscu. No i oni już nie mają przejścia. Moskwa odbita. Tutaj potrzebujemy oblężenia. Zaraz się tym zajmę. Tutaj Austria obskakuje w Bęcki. Nie wiem czemu. Tu mnie chcą zaatakować. Dobra. Zrekrutujmy sobie szybko jednego merca. Zaraz wam pokażę po co. Chociaż chyba nie zdążę. Weźmy najlepszego obrońcy. Niech się tam ruszy. Raczej nie zdąży. Ale tak czy inaczej zdążył przyjść z armią. Armią sojuszniczą. Dobra, już możemy zniszczyć tego merca. Mariusz, dowodzisz. Teraz tak. Ja na pewno nie chcę dowodzić, nie chcę umrzeć, nie chcę stracić tego stability. Możemy się ruszać na północ. Tu niech się zajmie ostatnią prowincją. Ty też idź na Pomorze. I ty też w sumie na Pomorze. Zajdziemy od dołu Danię. Będzie ideolo. Okej. Wy się zbierzcie na przykład w Newie. No i ruszajmy naprzód. Nie, może nie tutaj, ale tutaj jest dobre miejsce. Okej. Forsujemy. No i tak, czy mogę kogoś pośredniego wypisować? Kola upadła. Spoko. Ruszamy w takim razie dalej, głębiej. Coś tam oblężyliśmy. To ty tutaj. Ty tutaj. Tam jakieś wojska się pałętają. Tutaj dochodzi ostatnia armia. Niech idzie w to miejsce. Czy mogę iść do Sztokholmu? Nie mogę. Szwecjo, daj mi przejście. Okej, idziemy do Sztokholmu. I jeszcze dalej. Trzeba wyniszczyć po prostu Danię w końcu, zabrać jej rzeczy i tak dalej. Okej, możemy brać kolejne technologie. Dobra, pomyślmy, jak dużo możemy zabrać Danii. Najpierw chcemy wypisować Danię dopiero,
potem resztę. Na pewno chcę Królewiec, chcę Bornholm i na przykład Blekinge. Skanie będę potrzebował pewnie fortu, albo te prowincyjki. 52% overextension, ale to jest myślę dobry początek, jak na kolonizację Skandynawii. Jeśli chodzi o Moskwę, to zabierzemy jej, myślę, na pewno tą prowincyjkę jedną, bo źle wygląda. Zabierzemy jej tak. Zabierzemy jej całą północ. I jakieś klejmy może. Twer jest kosztowny. Ale akurat w sumie Twer przeciąłby znowu im kraj na pół. Więc myślę, że to by było ok, ale musiałbym poczekać, aż spadłoby mi overextension, a to trochę potrwa. No ale dobra, czas odcinka minął, tak więc dzięki za oglądanie i te wojny skończymy w następnym odcinku. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!